Witam moi kochani w dzisiejszym filmiku, w mojej nowej serii o roślinkach. Dzisiaj chciałabym, abyśmy porozmawiali, chciałabym wam opowiedzieć troszeczkę na temat paproci. Chciałam wam zaznaczyć również, że wszystkie moje spostrzeżenia i to, co mówię na temat danych roślin, to są tylko i wyłącznie moje prywatne spostrzeżenia, które mam podczas hodowli moich roślin. Ja nie jestem żadnym znawcą, nie jestem żadnym profesjonalistą w tej dziedzinie. Po prostu ja jako laik, jako domowy ogrodnik, że tak powiem, osoba, która hoduje roślinki, dzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat roślin. Więc dzisiaj chciałam wam powiedzieć troszeczkę o paprotkach, a konkretnie o mojej paproci, tej oto, którą tutaj widzicie. Często ją pokazywałam w moich filmikach. O, tam w tle widać laurę. Jest to paprotka Nicholas Diamond. Jest to paproć dość niezwykła z tego względu, że ona, przeważnie wszystkie paprotki, z tego co mi wiadomo, uwielbiają cień. Mało która paprotka jest w stanie przeżyć na słońcu, a tu o dziwo właśnie ta Nicholas Diamond super świetnie czuje się na stanowisku słonecznym. Ona w tej chwili stoi tutaj w głębi kuchni. Ja ją miałam, teraz mieliśmy też właśnie te upały. Ja w te upały trzymałam ją na słonecznym parapecie z racji tego, że po prostu tutaj coś innego miałam i mówię, a uwiadam ją na słoneczny parapet, zobaczymy, przeżyje to przeżyje, nie to nie. Okazało się, że poradziła sobie świetnie, wręcz ba, poradziła sobie lepiej niż myślałam, ponieważ po pobycie na tym słonecznym parapecie ona zaczęła z tych swoich, ona ma takie fajne, zobaczcie tutaj, korzenie, takie okłaczone korzenie, spójrzcie. Wyglądają jak takie właśnie nóżki pająka. Zaczęła wypuszczać, spójrzcie, pełno maleńkich odrostów. Pełno malutkich, nowych gałązek. I właśnie to nastąpiło, jak przebywała właśnie u mnie na parapecie słonecznym. Spójrzcie na to, ile ona tego ma, ile ma tych nowych, na tych okłaczonych, ja zawsze mówię, że takie okłaczone nogi to są. O, proszę, spójrzcie, tutaj nowe, tu nowe puszcza. Obróćmy ją do tyłu, tu też w ogóle rozrosły mi się bardzo te nóżki, te jasne takie na zakończenia tych korzonków. To jest nowe, co u mnie przyrosło. Tu już wychodzi nowy listek i kolejny tam w oddali. Także, no naprawdę ona ma się tu świetnie. Tak samo nie jest za bardzo wrażliwa na to, gdy się ją dotyka, bo przeważnie paprotki bardzo tego nie lubią. Ona właśnie jej to nie przeszkadza. Uwielbia wodę. To chyba jest bardziej takie standardowe. Każda chyba paprotka bardzo lubi wodę. Kocha zraszanie, też właśnie letnią wodą. Ja ją zraszam letnią wodą codziennie. A podlewam ją tak mniej więcej, jak są upały, to co drugi dzień. Jak jest chłodno, to raz w tygodniu. Też podlewam ją tak samo, jak podlewam asparagus, czyli do miseczki z wodą, do miseczki nalewam wody i wstawiam w to doniczkę. To jest ta paprotka tutaj, wbrew temu właśnie obawiałam się kupując ją, że nie poradzę sobie z jej hodowlą, bo z tego co właśnie słyszałam, paprotki bardzo, bardzo ciężko się hoduje, są one dość wymagające i kapryśne, ale u mnie rośnie fajnie, ja nie narzekam, nie miałam nigdy innej, to jest moja pierwsza, właściwie druga, ale moją pierwszą była też Nicholas Diamond. Taka mniejsza, nie wiem, czy pamiętacie z moich poprzednich filmików. Wydałam ją, ta mi pozostała, tą zostawiłam, bo ta jest bardziej taka rozrośnięta i bujna. W ogóle te jasne, takie super niskie, to też są nowe przyrosty tutaj. Ta. Także naprawdę nie mam z nią problemu i chwalę sobie i bardzo ją lubię. Wsadzona jest do ziemi standardowej. Ja wiem, że ona lubi ziemię lekko kwaśną, paprocie lubią. Ja niestety tutaj w Anglii ciężko jest mi dostać taki rodzaj ziemi. Ona jest sadzona do ziemi uniwersalnej, ale tutaj na powierzchnię ziemi wkładam co jakiś czas fusy z kawy, ponieważ one powodują lekkie zakwaszanie gleby
I myślę, że jej to bardzo służy, bo rośnie sobie fajnie i żyjemy w zgodzie, ja i ta moja paprotka. Co jeszcze mogę o niej powiedzieć? No mam ją już chyba 3 miesiące i naprawdę fajna, fajna jest, bardzo fajnie rośnie. Myślę, że nawet, tak jak już namówiłam na początku filmiku, słoneczne stanowisko służy jej bardziej niż jak tu stoi w tym cieniu. Bo w tym cieniu nie miała aż tylu przyrostów. Kolejną roślinką, o której chciałabym Wam w dzisiejszym filmiku powiedzieć, jest grubosz, czyli tak zwane drzewko szczęścia. Ja, tak jak zapowiadałam, w filmikach będę przedstawiała Wam jedną, maksymalnie dwie roślinki w każdym odcinku. I to jest właśnie druga roślina w naszym odcinku dzisiejszym, grubosz, czyli tak zwane drzewko szczęścia. Ten grubosz ja zakupiłam, będąc, że tak powiem, na ostatnich nogach w ciąży z Laurą. Czyli to było gdzieś ponad rok temu, grubo ponad rok, z jakieś 15 miesięcy temu. Jest to drzewko moje już którejś z kolei. Nigdy nie udało mi się za bardzo wyhodować, żeby wyrosło takie fajne i duże. To drzewko jest naprawdę pokaźnej wielkości w porównaniu do tych, co miałam. I z tego, co zauważyłam właśnie, najbardziej odpowiada mu, gdy jest w ogrodzie postawiony w lecie. Ja go właśnie przyniosłam z ogrodu, on sobie stoi na słonecznym miejscu, takie właściwie nie jest zupełnie słoneczne, takie stanowisko półsłoneczne to jest. I on naprawdę tam się świetnie czuje w tym miejscu. Rośnie pięknie. Ale na początku miałam z nim lekki problem, ponieważ był w nieodpowiedniej ziemi, był w zwykłej ziemi uniwersalnej. No i nie bardzo chciał rosnąć, w ogóle liście, jeżeli rosły, to rosły takie maleńkie i nie rozwijał się zbyt dobrze. Zauważyłam, że zaczynają mu się, tak jak tutaj widzicie, niektóre liście są takie nieco fajne, tutaj na przykład coś takiego, przysychać. Po prostu korzenie nie adaptowały wody z podłoża z tego względu, że ta ziemia była za ciężka do niego. Grubosz uwielbia glebę przepuszczalną, najchętniej żwirkową. Ja tu na zewnątrz mam troszeczkę innej ziemi wysypanej, ale cała donica wypełniona jest ziemią właśnie takim żwirkiem. I on naprawdę mi bardzo odżył w tym żwirku. Oczywiście nie wspominam, i to jest podstawa, że każda doniczka musi mieć dziurkę, tak, żeby można było przelać wodą całą roślinę, bo ja tak w ten sposób podlewam, ja nie leję po trochu, tylko ja przelewam raz na jakiś czas te rośliny, zwłaszcza grubosze. I po prostu gdzieś od jakichś 2 tygodni, odkąd stoi na słońcu w ogrodzie, wypuszcza mega dużo nowych listków. W ogóle bardzo urósł od tego, kto śledzi mnie na Instagramie. Jeżeli nie wiecie, to mam Instagram pod tym samym, pod tą samą nazwą, co właśnie jestem na YouTubie, czyli ania.l.a.s. I tam mam zdjęcia moich roślin, możecie sobie porównać, jak moje rośliny poprzerastały w międzyczasie. I naprawdę u grubosza widać różnicę, urósł bardzo. Podejrzewam, że też sprzyja mu bardzo różnica temperatur między nocą a dniem. W nocy wiadomo, że jest chłodniej, w dzień jest cieplej. Sukulenty to bardzo lubią i widać, że to mu bardzo sprzyja. Zrasz, wbrew temu, co też właśnie mu się mówi, że nie powinno się zraszać, ja go zraszam od czasu do czasu, ale rzadko, naprawdę rzadko. I w sumie to by było na tyle. On po prostu sobie rośnie. Podlewam go raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie. Oj. Przepraszam, moi kochani, ale Laura chciała, żebym jej tam chrupki podała i troszeczkę zaczęła krzyczeć. Ale już jestem, Laura jest zajęta, bawi się z bratem, także możemy dokończyć. Także właśnie ja podlewam tego grubosza raz na 3 tygodnie. Przelewam, tak jak już mówiłam, doniczkę, całość doniczki przelewam wodą odstaną lub wodą przegotowaną. I tak sobie pięknie tutaj, myślę, rośnie. Mam nadzieję, że będzie tak rósł cudownie cały czas. Posiadam jeszcze jednego grubosza, tak zwane uszy Szreka. I o nim opowiem w kolejnych filmikach.
Hodowla jest podobna, też strasznie mi przyrósł. W ogóle zauważyłam, że jak wystawiam na ogród sukulenty, kaktusy, czy co to jeszcze? Asparagusa miałam również na ogrodzie, to wtedy ten przyrost jednak jest dość znaczny rośliny i naprawdę widać, że im to bardzo, bardzo służy. W kolejnych odcinkach porozmawiamy sobie też na temat jakiejś roślinki. Postaram się Wam powiedzieć wszystko na temat tej rośliny, co będę w stanie, co będę wiedziała. A powracając jeszcze, zapraszam właśnie na mój Instagram pod nazwą aniaL.a.as. Tak jak jestem tutaj na YouTubie. Jakby się ktoś pytał, dlaczego jest nazwa aniaL.a.s, to powiem Wam, że nazwa wzięła się stąd, że Ania to jest moje imię, L to jest inicjał imienia mojej córki, czyli Laura, A to jest inicjał imienia mojego syna, czyli Antoś, i S to jest inicjał mojej pierwszej córki, czyli Sylwia, i stąd jest nazwa Ania Las. Także zapraszam Was serdecznie. Co Ci znowuż spadło? Coś spadło, jak siedzisz? Ona jest właśnie teraz na takim etapie, że jak coś chce, to krzykiem daje mi o tym znać. Zapraszam Was na kolejny filmik. Poproszę o subskrypcję, łapkę w górę. I pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny film. Dziękuję za to, że byliście, dotrwaliście do końca i że obejrzeliście. Mam nadzieję, że kolejne odcinki o kolejnych roślinkach będą dla Was ciekawe i chociaż troszeczkę pomocne. Także zapraszamy Was. Pa!